co by tutaj na was? No tak, niespecjalnie. Dobra, to myślę, że nie będziemy. A ile mam do szczęścia tutaj? 4 do szczęścia. Nieźle. Ale oczywiście to fajnie działa. Masz widmowe zastępy? Powiedz gościu, że masz widmowe. Nie, nie możesz mieć, bo nie spotkaliśmy do tej pory gildii poziomu. Ale moment, masz oślepienie! Świetnie! Ty masz oślepienie, gościu. Więc tylko korzystać. Teraz może. Rozkład! Świetnie, też dobrze. I kto lepiej na dystans uderzać, od razu mówię. No i też. A skąd też szczęście? Czy. Nie wiem naprawdę skąd to szczęście, ale dobrze. Nie będę jakoś się zastanawiał nad tym. Dobrze, panie Bobze. Tak, żeby go nie obudzić. Dara, może niestety nie mamy szczęścia. Oj, i się obudził. Ale na szczęście w samą porę się obudził. Dobra, to myślę, że będziemy gotowi na Al-Safir jak magowie, jak wszyscy strzelcy będą mieli te fajne artefakty. Dobra, nie chcę tego. Miecz potęgi to w sumie tak średnio. Dobra, to teraz jeszcze ich. No z niej może być troszeczkę gorzej już. Ale się nie uprzedzajmy. Może akurat nam się poszczęści. Przegnięto ma Ximum? No to nie. Zekir mają złą redukcję many. Ale to chyba głównie dlatego, że ma wysoką wiedzę w 12, bo wiedza jest tak odpowiedzialna za redukcję czasu. O jest, 33. To będzie ciężko. Dobra, rozkład został traktowany rozkładem. Świetnie. Mnie troszkę martwi to, że nam przydupczy zaraz jeden. A w sumie te czyny se weź. No nie mam fajnych czarów niestety. A ja za to mam oślepienie. A macie zdrajcy. Zaraz mi tam ich zabij. Mniejsza o nich. Czekajcie chwileczkę.
Dobra, jestem z powrotem. Znowu sobie rzucimy losowy czar. Znowu na nich. Bo tych, kto planuje uśpić. No i nagle szczęście wyparowało. Boże, mamą wyjadł. Dobra, oślepienie na nich i chuj im w dupę. Ja jeszcze z rozkładu dostaję. Dobra, tych. Skupmy się teraz na tych. Zagłuszam trochę muzykę. Dobra, dobijmy już tych. No i w sumie możemy zacząć budzić tych śpiochów. Dobra, już wy już nic nie róbcie lepiej. Dara. Budzimy śpiochów. Tak powoli. O, akurat w samą porę szczęście. Ich jeszcze raz uśpimy, żebyście nam za wcześnie się nie budzili. Ich tylko zablokujmy. Dobra, wiecie co? Zmieniłem zdanie, bo już widzę, że straty będą nietuzinkowe. A... No, stwierdziłem, że ta gra po prostu nie jest warta świeczki i tyle. Dobra, poszukajmy lepiej jakichś przydatnych kopalni, bo z tego co widzę, to sama ruda jest tutaj. Jakby człowiek tylko tym żył. No, same podstawowe są w sumie. Dobra, mniejszą, to wracamy się umacniać. Grunt, że mamy ten pierścień. To wy sobie miejcie ten pierścień. Też może jeszcze nawet po was wrócę, kto wie. O super, znowu nie jestem tam, gdzie chcę. Mnie po prostu te teleporty są tak zajebiste. Głowa mała. Głowa mała, mówię wam. A jeszcze, a moment, wybudowaliśmy tam sprzedawcę artefaktów. Nie wybudowaliśmy. Sobie wybudujmy. A. No jeśli chodzi o złoto, jesteśmy już ustabilizowani. Bardzo dobrze. Jeśli chodzi o surowców, to też trochę ich mamy. Chociaż nie ukrywam, że dużo to nie jest. I się pobawimy troszkę artefaktami. Dobra, poczekajmy jeden dzień na nowe jednostki. A jak będziemy mieli szczęście, a podejrzewam, że szczęścia raczej nie będziemy mieli. A jakie są tu artefakty?
O, ta zbroja by się przydała. Dobra, jeszcze pobudujmy artefakty. Zdrowie, nie tam. 4 do ataku. Szczęście to na pewno. Niestety nie oszukałem systemu. Wielka szkoda. No nie ma rady, trzeba tych szukać tych kopalni jeszcze. Oj, będę się miotał trochę. Ale miał w dziw bierz, bo ja myślałem, że miałem ich troszkę więcej. Dalej nas nie stać na to. Ale zaraz będzie nas, myślę. Ja nie ma co próbować. Dobra, zastanówmy. O, już urosło w grupę. A mi się nie chce łazić. Dobra, to poszukajmy kopalni rudy. Dobra, w sumie tam, żeby już było wszystko wybudowane, co tam wybuduję jeszcze to i... Tylko mam nadzieję, że nie będzie na tej misji żadnych niespodzianek, bo ja już się przyzwyczaiłem, że w tej misji nie ma żadnych niespodzianek. Więc byłbym troszeczkę niepocieszony. Jezu, teraz to gówna naruiło. Świetnie ma. To myślę, że tak jeszcze na te artefakty jakieś... Damy taki sam chyba artefakt magom. Oj, mama tam krzyczy na kota. W sumie nie dziwię się jej. Chodź na solo. O, następny kamień wiedzy. Właśnie, znasz już jakieś, nie znasz jeszcze jakichś fajnych czarów. Jakby się zastanowić, to w sumie nie powinno mnie to dziwić, bo niby skąd miałbyś znać jakieś fajne czary ze Hill. Skoro tyle jest ograniczeń. Dobra, jestem z powrotem. Najeżdżają na mnie. Jakby się... Dobra, z nimi nie chcę się bawić. Nie mam na to najmniejszej ochoty. Co ja chciałem powiedzieć, bo mnie trochę wybito z rytmu. Dobra, tam myślę, że już nie ma co za bardzo przedłużać. Tam wybuduję sobie... Pobuduję się trochę tych artefaktów, na co mi stać.
Chyba już będę leciał na te... Dobra, zobaczmy. Do morali. Tak myślę, że to... O, to byłoby fajnie. Ale... O, inicjatywa też się przyda. Zróbmy na artefakt i uzbrojmy ich. Ich, o. To w sumie wiecie co? Zrobię... Sorry. No tak będzie lepiej, bo to on ma... Jest bardziej delikatny od tych tytanów. Jeszcze myślę, że nim dam... No i po prostu... No jeszcze nim damy. I to będzie na tyle. Tylko zastanówmy się jeszcze jaki to będzie. Szybkość... O, do szybkości. Myślę, że będzie git. Ale musimy troszeczkę podokupywać. Szczęścia do szybkości inicjatywy. O, tak, będzie fajnie. I stwórz. I dla kogo to miał być? Dla nich. No jeszcze nim... Jeszcze zrobimy jeden. Też kulka. Szczęście. Miażdżenie. Tak do ataku myślę. Ile to będzie mi... O Jezus Maria. To mnie czeka troszkę wymiany. Tego mamy dużo. To za siarkę kupimy. Co tam jeszcze było potrzebne? Do tego zestawu, który sobie wymyśliłem. A jeszcze... A to wtedy nie to wymyśliłem. A to za dużo siarki trochę. 25. To za złoto będzie. Tam ze złotem nie ma żadnych problemów. Wiełkszych. No i za jeden dzień już będę mógł ruszać. Tylko tam dalej jest troszeczkę niepewne. Bo mam troszkę mało tych tytanów. Tylko 15. Jak to było teraz? Oj, atak. O, już pamiętam. Stwórz i kogo... A, ich miałem się uzbroić. No i tam dla reszty, no to... Coś jeszcze tam odrobinę się pobawię. No to stworzy jeszcze jeden, ale już drugiego poziomu. Oj, do... Albo... Drewno. Nie, nie, dobra, już tam mniejsze o te dżiny. One sobie będą musiały jakoś radzić. Dobra, pora na save the game. I ruszamy na Al-Safir. Tam pewnie będzie obrona i tam pewnie napotkał na opór większy niż na Ukrainie, ale nic nie może, nie możemy niczego zakładać.
A zobaczmy, czy stąd dojdziemy. No tak nie bardzo. To jeszcze raz. Jeszcze raz. Super, kocham te teleporty. Zawsze po prostu robię to, co chcę. Zawsze. W sensie, że to, co chcę ja, co nie. Dobra, i grunt jeszcze, żeby... żeby parę bonusów pozdobywać. A co to jest? O, to do inicjatywy to się przyda. Więc sorry gościu, ale muszę was... Sorry goście, ale muszę was sprzątnąć.